Adrian powiedział mi, że kiedy przybędę do Krainy Strażnika, to zanim dojdę do wieży, będę musiała przejść przez trzy próby. Pierwsza z nich to próba mocy, druga to próba ducha, trzecia to próba materii. Biorąc pod uwagę to, że przez co do tej pory przeszłam, to nie sądzę, żebym miała z nim jakikolwiek problem, ale nigdy nie wiadomo, lepiej być przygotowanym. Fakt jest, że naprawdę zastanawiam się, czego mogę się bać najbardziej. Kiedyś to była woda, ale teraz potrafię oddychać pod wodą. Więc to ta fobia chyba mi przeszła. To hej, to prawda, samochodem, że zobaczyłam z żerlicą, teraz żadne stworzenie mnie już nie wystraszy. Nie, to musi być coś bardziej osobistego, coś do czego nie chcę się przyznać przed samą sobą, ale. Aha, dobra, to żeby jeszcze o pająkach. Nie chcę słuchać tego. Dobra, co to jest jakaś pustynia? Na pustynię. Wow. Aha. Jaka malusia. Aha, Adriana. Adriano gdzieś poleciał. Poszedł sobie gdzieś. Cholera. Badian, ratujże w kierunku wieży. W kierunku wieży. Co to jest za cholery? Dobra, w kierunku wieży. Wiemy, że tu nic nie dostaniemy. Dostaniemy. Wow, i kolejnego filmika. O, ja cię kręcę, co? Wow, znowu chaos! I to dużo większy. Odwal się, rzecz. Co teraz? A, może możemy muszać tym. O, tak, szalimy. Nie wiem, czy... O, tym! Jej! Równowagę, szalimy mu. Jej, co po... Wow, ale ono wygląda. Kosmitka niepomarańczowa jest. Czy miałam dobry pomysł? Wow. Pokonałam go w końcu? Hej, nie ma go, ale numer. Ale numer. Tak, pokonałam chaos chyba w nosie. Dobra, idziemy do tej wieży, co tam już nas czeka. O, właśnie, to było to chyba. Magii, czyli co to? Pokój? Nie, to. Wow.